usłyszałam ten termin pierwszy raz, prawda, bo powiedzmy jakoś od 10 lat on się zaczął pojawiać w Polsce z okazji różnych spotkań i nawet właśnie w naszych takich seminariach, to przypomniało mi się takie powiedzenie: myśl globalnie, jedz lokalnie. Jedz czy kupuj lokalnie. I to też mieliśmy kiedyś takiego wykładowcę, Colin Hines przyjechał i właśnie pokazywał, że są obszary, gdzie ta globalizacja przynosi korzyści, bo szybciej się rozchodzi informacja, szybciej poznajemy pewne nowe technologie, zwłaszcza te pożyteczne. Natomiast to, gdzie naprawdę możemy odczuwać ogromną szkodę, to jeżeli właśnie zaczniemy jeść globalnie. I dla mnie ta suwerenność żywnościowa przede wszystkim kojarzy się z tym hasłem. Myśl globalnie, myśl odpowiedzialnie, myśląc o tej solidarności z innymi mieszkańcami Ziemi i jedz lokalnie, jak najbardziej lokalnie. I to właściwie dla mnie jest podstawą tej suwerenności żywnościowej. Ten wybór mnie jako konsumenta żywności. Są takie dwa kierunki. Jeden to może być taki odgórny, czyli że są duże instytucje, które wywierają nacisk i ograniczają na przykład pewne takie niebezpieczne trendy, ale to wydaje mi się, że nie zawsze skuteczne jednak. I drugi kierunek, który pozornie jest słabszy, ale ja uważam, że ma ogromną moc, to moc indywidualnego wyboru. Czyli im więcej osób będzie świadomych, że ich indywidualny, osobisty wybór ma znaczenie, co ja kupuję, co ja jem, co u mnie znajduje się na talerzu, to ma wpływ, to ma znaczenie. I takich osób jest coraz więcej. My się tym zajmujemy już właściwie 30 lat i ja już w ciągu tych 30 lat widzę tą różnicę. Coraz więcej osób jest świadomych, co je, gdzie kupuje, kto produkuje żywność, która trafia na ich talerz. Tu jest kilka takich, powiedziałabym, aspektów, ponieważ swoje przeżyłam i na przykład pamiętam ten okres transformacji w Polsce i z jednej strony rzeczywiście temu okresowi transformacji też była grupa pasjonatów, dla których ta zmiana też dotyczyła zmiany w myśleniu o jedzeniu. To było też dla mnie fascynujące doświadczenie, zobaczyć jak to działało i jak to zaowocowało powstaniem pierwszych takich inicjatyw ekologicznych. Ale wydaje mi się, że na początku Polacy się zachłysnęli tym, że w ogóle mogą pójść do sklepów i jest taki wybór. I poszło bardzo w kierunku takiego konsumpcjonizmu. Teraz widzę, że coraz więcej osób zastanawia się, jak ta żywność zaczyna oddziaływać na ich zdrowie. Pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości, alergie, choroby. I wtedy pamiętam na tych spotkaniach 30 lat temu używaliśmy takiego hasła oszaty: czy wiesz, co jesz? Albo jesteś tym, co jesz? I wydaje mi się, że od tego zainteresowania zdrowiem zaczyna się taki pierwszy krok w kierunku świadomego jedzenia. W tej chwili też jest niesamowita moda na te programy kulinarne. To się okazało, że po prostu, ja co prawda nie mam telewizora, ale widzę, ile jest tych programów i w związku z tym to jedzenie stało się taką ważną częścią życia. I wreszcie coraz więcej osób jednak zaczyna mieć taką świadomość ekologiczną, że to nie jest bez znaczenia też dla środowiska, co jemy. I to zawsze lubię to określenie Carlo Petriniego, założyciela ruchu Slow Food. Jak on mówi, pamiętajmy, że jako konsumenci jesteśmy współproducentami. Czyli jeżeli ja kupuję marchewkę z pola Roberta i robię to regularnie, to Robert ma regularnie dochód. To jego gospodarstwo będzie się rozwijać. Ale jeżeli ja będę oszczędzać te 2 złote, czy ileś tam, prawda, i kupię w Lidlu najtańszą, no to Lidl się będzie rozwijać, bo on najwięcej zarabia na tym handlu. Także widzę to coraz bardziej takich świadomych odbiorców, konsumentów. I coraz więcej jest takich osób. Ta świadomość rośnie i to mnie naprawdę cieszy. Dokonując tego wyboru, no bałam się.
bo ja jestem z Marszałkowskiej. I bałam się, bo to był duży krok. Ja się wprowadzałam na wieś czwórką małych dzieci. I to był naprawdę bardzo odważny krok. Taki, można powiedzieć, krok nieznany, krok w przepaść, ale doświadczyłam tego, że ten most wyrasta mi pod nogami i udało mi się przejść i jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja zawsze marzyłam trochę o wsi, ale jak się nie ma na wsi korzeni, to taka decyzja jest trudną decyzją. Tak samo jak ja zauważyłam, jak się przeprowadziłam na wieś, to wiedziałam, że miejscowe kobiety są we wszystkim ode mnie lepsze. Lepiej zamiatają podwórko, lepiej pielą truskawki, lepiej zbierają ogórki i po prostu ja mogę całe życie spędzić i nie dogonię. I czułam, że też muszę szukać jakiejś niszy, gdzie nie będę tylko ciągle gorsza od pani Bożenki. I się zaprzyjaźniłam z panią Bożenką i ja robię coś innego troszeczkę i ona coś innego. Mam w tej chwili piekarnię, serowarnię przy gospodarstwie. Założyliśmy ekologiczny uniwersytet budowy, robimy dużo edukacji i czujemy się ludźmi spełnionymi. Najważniejsze jest to, że się dzielimy, doświadczenie dzielenia się. Myślę, że to doświadczenie dzielenia się jest czymś, czego nam bardzo, bardzo w życiu brakuje. Współcześnie, kiedy siedzimy przed swoimi smartfonami, laptopami, tabletami i oddzielamy się od tego świata, oddzielamy się od przyrody, oddzielamy się od siebie nawzajem. Natomiast te spotkania nieleni są taką piękną okazją dzielenia się. Nawet widzę, że ludzie tych komórek za dużo nie używają, czy nie chowają się za te ekrany, że starają się rozmawiać, że starają się być ze sobą, nawet jak mają inne poglądy, nawet jak różnią się, bo właśnie jest gospodyni, a z drugiej strony jest jakiś biznesmen, ale jakieś dobro wspólne, dobro tej planety jest w naszych sercach i chcemy się spotkać, chcemy się podzielić, chcemy się dowiedzieć o sobie. I to jest dla mnie najważniejsze, to dzielenie się.